Cześć, ten filmik będzie o analizie słów kluczowych. Dowiesz się z niego, jak taką analizę przeprowadzić, jak to zrobić sprawnie, na co zwracać uwagę, czego unikać i jak się przygotować do stworzenia swojej kampanii w Google Ads. W ostatnim czasie zgłosiło się do mnie kilka firm z branży firm sprzątających, usług sprzątania, więc pomyślałem, że to będzie dobry przykład, żeby właśnie sobie taki, taką hipotetyczną analizę słów kluczowych dla takiej firmy przeprowadzić. Skorzystamy sobie z narzędzia, które się nazywa planer słów kluczowych. Ono jest dostępne właśnie w Google Ads. Po zalogowaniu, jeżeli nie znasz tego narzędzia, to po zalogowaniu klikniesz sobie narzędzia i ustawienia, to tutaj w sekcji planowanie jest planer słów kluczowych i skorzystamy sobie tutaj z pierwszej opcji poznaj nowe słowa kluczowe. Planer słów kluczowych daje nam dwie opcje. Możemy sami wpisać propozycje naszych pomysłów, na jakie słowa kluczowe chcielibyśmy się reklamować, albo możemy podać link do strony i Google sam jakby przeskanuje stronę i podpowie nam, na jakie słowa kluczowe możemy ją reklamować. Zacznijmy sobie od tej pierwszej opcji. Wpiszmy sobie tutaj na przykład dla firmy sprzątającej: no to będzie właśnie na przykład firma sprzątająca usługi sprzątania, coś takiego. Myślę, że te dwie propozycje wystarczą. Kliknijmy, zobacz wyniki. Dobra, no i Google nam tu podpowiedział. 247 haseł powiązanych nam podpowiedział. Nie będę tutaj w. Przeglądał tego, co tutaj jest, tak tylko rzucę okiem firmy sprzątające, cennik sprzątania biur, kalkulator wyceny sprzątania. Wygląda na to, że nie dostaliśmy jakiegoś śmietnika. Pobiorę teraz całą tą listę i taką główną analizę zrobimy sobie w Excelu. Więc ja tutaj klikam u góry, pobierz propozycje słów kluczowych, klikam CSV, nie chcę arkusza Google, chcę CSV-kę. To jest taki plik z danymi Excela. Do otwarcia w Excelu. Dobra, raport mamy pobrany. Zwróćmy uwagę, że patrzymy na, na dane z całej Polski w języku polskim. Do tego wrócę później. Natomiast kliknijmy sobie z powrotem tutaj te nasze słowa kluczowe, usuńmy je i przejdźmy do drugiej zakładki, zacznij od witryny. I to, co możemy zrobić, to możemy wziąć. Adres swojej strony i adres stron konkurencji, która bardzo odpowiada nam ofertą, ma bardzo podobną ofertę, i wkleić tutaj te adresy tych stron, tak żeby Google nam podpowiedziało, jakie jeszcze słowa kluczowe widzi dla naszej strony, dla naszej firmy. I ja sobie tutaj w tle otworzyłem dwie strony takich firm sprzątających. Możemy to zrobić dla dwóch, trzech, czterech firm. Natomiast myślę, że więcej nie ma, nie ma aż takiego sensu. Natomiast z każdej z z tych analiz, dostaniemy troszeczkę inny zestaw. A większość tych słów kluczowych dla, dla tych wszystkich firm będzie się powtarzać, no firma sprzątająca będzie pasowała do wszystkich, ale z racji tego, że one mają różne opisy, różne tam, nie wiem, zakładki na stronie, to te propozycje będą różne, no i właśnie chcemy tych propozycji zebrać więcej. Nie będę tutaj odpalał tych stron, nie będę pokazywał adresów, nazw firm, bo nie wiem, czy te firmy miałyby zgodę, żeby żebym takie, taką analizę tutaj z, z ich nazwą na filmiku przeprowadzał, natomiast to możecie zrobić po prostu dla stron swojej konkurencji bezpośredniej. Wklejam adres strony, klikam zobacz wyniki i robię to samo. Pobierz propozycję CSV, wklejam kolejny adres strony, zobacz wyniki i znowu klikam pobierz propozycję CSV. No i dobra, mamy pobrane trzy pliki. Ja zaraz się przełączę na Excela i zaraz wracamy do analizy w Excelu. Dobra, jesteśmy w Excelu. Co tutaj się w ogóle dzieje? Zacznijmy od tego, że te dwa pierwsze wiersze to są jakieś statystyki, kiedy ten plik został pobrany, je można usunąć. I teraz tak, w pierwszej kolumnie mamy nasze słowa kluczowe, propozycje słów kluczowych, potem mamy walutę, średnią miesięczną liczbę wyszukiwań danego słowa kluczowego. W miesiącu w całej Polsce, w języku polskim, to jest właśnie ten moment, kiedy wracam do tego, że patrzyliśmy na całą Polskę w języku polskim. Więc na przykład, jeżeli przypuśćmy, że robimy analizę dla województwa dolnośląskiego, dla Wrocławia, dla samego Wrocławia, ta firma działa we Wrocławiu i bezpośredniej okolicy, więc musimy wziąć pod uwagę to, że jakby hasło firma sprzątająca te 5400 wyszukań, to jest dla całej Polski. To jest jedna, jeden komentarz. Drugi, to są bardzo zgrubne i luźne szacunki, to znaczy, te 5400, ja bym to traktował plus minus, o, to będzie coś między 1000 a 10000. To naprawdę mogą być przeróżne, przeróżne rzeczy, kiedy faktycznie uruchomię kampanię na te słowa kluczowe, więc to jest bardzo, bardzo zgrubny szacunek. Ja tym się nie sugeruję, praktycznie w ogóle nie patrzę na te liczby. Szukam raczej pomysłów na, na te słowa kluczowe, które ja mogę wykorzystać. Dalej mamy zupe, zupełnie <ścoughs> szczegółowe, bardzo dużo szczegółowych statystyk, które nas mało interesują na tym etapie. Tu mamy jakieś stawki za to, ile trzeba zapłacić za dane słowo kluczowe, konkurencje, jakieś tam szacunki, liczby wyszukiwań na przestrzeni czasu. To nas na ten moment nie interesuje, więc ja sobie od kolumny D do końca, ja po prostu usuwam. I teraz tak, jesteśmy w pierwszym pliku, mamy, tych pliki, mamy te pliki trzy, tak? mamy jeden plik, który pobraliśmy z propozycjami na podstawie moich propozycji e, i dwa pliki dla dwóch e, przeanalizowanych stron konkurencji, więc chcemy te pliki połączyć, chcemy mieć jeden plik, w którym analizujemy, więc to, co ja zrobię, to teraz się przyłączę na drugi plik, i chcę po prostu zaznaczyć te pierwsze trzy kolumny, czyli nie zaznaczam już na główku tam Keyword, Currency, Average, Monthly Searches, tylko zaznaczam już faktycznie te słowa kluczowe. Eee, przytrzymuję Ctrl-Shift, strzałka w dół i Ctrl-C kopiuję. Tak? Zaznaczyłem sobie wszystkie te propozycje, skopiowałem, wracam do pierwszego pliku, zjeżdżam na sam dół, Ctrl, strzałka w dół, przechodzę do pierwszej wolnej komórki i wciskam Ctrl-V, żeby wkleić. Tak, od razu sobie zjadę, Ctrl, strzałka w dół. Kolejna wolna komórka. Wracam do drugiego pliku. A drugi plik mam już skopiowany. Wracam do trzeciego pliku. To samo. Zaznaczam trzy pierwsze komórki. Ctrl Shift Strzałka w dół. Ctrl C, żeby skopiować. I wracam do pierwszego pliku. Ctrl V, żeby wkleić. Zauważmy, że tych um, propozycji jest 3000, prawie. 2900. Czyli, gdybyśmy chcieli faktycznie ręcznie przejrzeć całość, to będzie bardzo dużo czasu, ale zanim do tego dojdziemy, kolumnę currency, czyli waluta, możemy sobie po prostu od razu usunąć, ona nas zupełnie nie interesuje tutaj. Zaznaczmy sobie te dwie kolumny i teraz kliknijmy sobie sortu i filtruj. Filtruj, ale jeszcze zanim to, Będziemy mieć na tej liście zduplikowane słowa kluczowe. No dlatego, że mamy tutaj trzy listy dla trzech różnych przypadków. Dwie strony, dwie przeanalizowane strony i jedna z, z propozycjami słów kluczowych podobnych. E, więc prawdopodobnie taka firma sprzątająca czy usługi sprzątaja będą się pojawiać kilka razy. No żeby, trochę, żeby trochę sobie uprosić tą analizę i nie przeglądać tych duplikatów, to usuńmy te duplikaty. Wejdźmy do sekcji dane i tutaj mamy usuń duplikaty. OK. No i 500 duplikatów nam usunięto, 2500, 2400 w propozycji jeszcze zostało. To jest wciąż dużo. Posortujmy sobie to od największych do najmniejszych miesięcznych wartości. No i teraz będziemy w pierwszej kolejności patrzeć na te słowa kluczowe, które są najczęściej wyszukiwane. Te pierwsze takie sprzątania, sprzątania to są jakieś przypadkowe, pojedyncze wyrazy, które tak naprawdę można usunąć, one nam są niepotrzebne. I teraz... Tu się zaczyna faktyczna analiza słów kluczowych. I co my będziemy chcieli zrobić? Po co my to wszystko robimy? Po pierwsze, szukamy pomysłów na słowa kluczowe, takie, które nam wcześniej nie przyszły do głowy. Tak? No, mieliśmy pewne takie intuicje, tak. Mieliśmy takie pomysły w stylu właśnie firma sprzątająca, usługi sprzątające, ale to są tylko nasze jakieś domysły, pomysły, taka intuicja. Nie wiemy dokładnie, co konkretnie mogą nasi odbiorcy, nasi użytkownicy szukać. Chcemy się tego dowiedzieć. E, czyli chcemy znaleźć więcej takich pomysłów, nie, takich nieoczywistych, niekoniecznie przychodzących od razu do głowy. E, druga, drugi drugi powód, dla którego to robimy, to chcemy też znaleźć e, negatywne słowa kluczowe, te wykluczenia, tak? Chcemy znaleźć rzeczy, które. Kojarzą się z naszą stroną, czy kojarzą się z naszymi usługami, ale nie do końca są tym, czego, co chcemy, na, na co chcemy wyświetlać reklamy, tak? Pierwsza rzecz to na pewno nie będziemy chcieli wyświetlać ogłoszeń, reklam na, na, na ogłoszenia o pracę, tak? Jeżeli ktoś szuka pracy w firmie sprzątającej, no to, to, to nie jest naszym klientem, jest naszym potencjalnym pracownikiem, więc to, to jest zupełnie inny odbiorca, i tak dalej, i tak dalej. Chcemy znaleźć takie słowa i takie wyrażenia, na które chcemy wykluczyć oraz Chcemy sobie w, wstępnie zaplanować strukturę konta, jak podzielić nasze kampanie, jak podzielić słowa kluczowe na różne grupy reklam, tak, żeby nam to ułatwiło zarządzanie i, i, i pozwoliło rozwijać nasze konto w czasie. Tak? No bo w, w, dla osób, które, które robią to pierwszy raz, w Google Ads em, słowa kluczowe dodajemy do grup reklam, a grupy reklam e, przydzielamy do kampanii. Tak? Czyli no możemy sobie stworzyć jedną kampanię, jedną grupę reklam i tam wrzucić wszystkie Słowa kluczowe, odpalić reklamę i wow, super sukces. Reklamy się wyświetlają. No i one będą się wyświetlać, tylko to nie będzie zbyt, prawdopodobnie nie będzie zbyt efektywne. Nie będziemy, a poza tym będzie nam trudno w z tym, z tym zarządzać, no bo trudno nam będzie w ogóle patrzeć na statystyki. Będziemy mieli wszystko zlane w jedno i nie będziemy w stanie za dużo powiedzieć o tym, co działa, jak działa, dlaczego działa. Zwykle chcemy taką kampanię podzielić. Te, Chcemy wydzielić kilka kampanii, czyli na przykład różne usługi, żeby miały swoją kampanię. I wtedy widzimy, że taka usługa jest popularniejsza, a taka usługa jest mniej popularna, a ta, ta usługa w ogóle nie jest popularna, bo ta usługa się dobrze sprzedaje, ta się gorzej sprzedaje. I tak dalej, i tak dalej. I podział na te kampanie i grupy reklam właśnie może nam pomóc w, w tym. Natomiast to, jaki to będzie podział, jakie kampanie faktycznie stworzymy, Chcemy też to w tej decyzji dokonać na podstawie właśnie słów kluczowych i takich tendencji powtarzających się, jakichś zachowań, które zobaczymy w tych słowach kluczowych. Więc to są te trzy główne powody, na które ja zwracam uwagę. Jak, w jaki sposób ludzie szukają mojej firmy, moich usług, moich produktów? Szczególnie interesują mnie sposoby, które nie są dla mnie oczywiste i takie intuicyjne. Co jeszcze szukają powiązanego z moją firmą, czego ja się nie chcę wyświetlać, bo przepalałbym tam kasę i marnowałbym budżet reklamowy? I trzy... Jaką strukturę kampanii, jak podzielić te słowa kluczowe na jaką strukturę grup reklam i kampanii, tak żeby było mi fajnie tym zarządzać, żeby to miało taki logiczny sens. Dobra, zacznijmy sobie taką analizę. Ja będę tutaj te słowa kluczowe zaznaczać korolkami zielony, żółty i czerwony. Zielony to będą takie pożądane, żółty to taki mm, nie do końca jestem pewien, a czerwony to są te do wykluczenia. Już widzimy tutaj na początku, że mimo, że usunęliśmy duplikaty, to firma sprzątająca nam się powtarza trzy razy. Dlaczego? No Dlatego, że mamy firma sprzątająca z polskimi znakami, firma sprzatająca bez polskich znaków i firma sprzatająca z jednym polskim znakiem. No, to są troszeczkę różne hasła, ale de facto dla Google i dla naszych reklam to jest jedno i to samo. To jest jak najbardziej dobre słowo kluczowe na zielono. Ehm, możemy iść dalej. Mycie okien. Bardzo ciekawe, bo samo mycie okien może świadczyć o tym, że ktoś szuka naszych usług, ale jednocześnie to może być też ktoś, kto szuka informacji, tak? Ktoś, kto chce zobaczyć filmik, jak tutaj sprawnie być te okna, nie? Jak to robić, nie wiem, jakoś tak bez smug albo, nie wiem, jakimś domowym sposobem, bez środków chemicznych i tak dalej, Taka osoba nie szuka naszych usług, ona szuka filmiku na YouTubie, nie? Albo jakiegoś artykułu na jakimś blogu. Więc ja to zaznaczę na żółto. Wrócimy do tego później. Ozonowanie mieszkań nie do końca jestem pewien, skąd to się tu wzięło. Prawdopodobnie któraś z tych firm sprzątających miała jakby w ofercie to ozonowanie mieszkań. Zaznaczę to na czerwono. Prawdopodobnie żadne z naszych słów kluczowych nie będzie nawet zbliżone do tego, więc trudno będzie, żebyśmy się wyświetlali na to, ale zaznaczę to na czerwono jako przykład czegoś, co chcemy wykluczyć, no bo nas to nie interesuje. Tak? Nie, powiedz, przy, załóżmy, że nie mamy tej usługi. Nas interesuje tylko sprzątanie, po prostu usługi sprzątania, nie ozonowanie. E, sprzątanie Warszawa. Powiedziałem wcześniej, że zakładamy nasze, że nasza firma działa we Wrocławiu, ale zaznaczę to hasło na zielono, dlatego że co, co mi to mówi? Mówi mi to tyle, że są, jest pewna grupa osób, która wpisuje w Google sprzątanie plus lokalizacja. Tutaj dostałem propozycję dla Warszawy, no bo analizujemy ruch dla całej Polski, no Warszawa jest największym miastem, ale prawdopodobnie tam niżej zobaczymy też hasła dla Wrocławia. I to, co się okaże, to to. Po pierwsze, te hasła z lokalizacją są bardzo korzystne dla nas, bo e, tak jak wyżej mieliśmy mycie okien, to jest takie, na dwoje babka wróżyła. To może być klient, ale może być też ktoś, kto szuka poradnika, gdzieś tam, informacji na internecie. Ale jak ktoś pisuje mycie okien, Warszawa, o, no to to już nie jest osoba, która szuka poradnika, to jest osoba, która szuka usługi. E, no Chyba, że ktoś szuka poradnika, jak się myje okna w Warszawie, ale na no, sądzę. E, więc ja to zaznaczę, to sprzątanie Warszawa zaznaczę na zielono, żeby mieć w pamięci później, że hej, ja mogę też dodać sobie sprzątanie Wrocław. Być może takiego hasła sprzątanie Wrocław tu nie znajdę, bo to jest tylko, korzystamy z propozycji, z narzędzia, które nie jest idealne i nie zawsze poda nam wszystkie dokładnie słowa kluczowe, ale chcę to, zazna zaznaczam to na zielono, żeby mieć w głowie, że jest taki trend, że pojawiają się nazwy, nazwy miasta. Firma sprzątająca Wrocław. Super, to jest dokładnie to, o czym mówiłem, tak? i jest sprzątanie Wrocław, więc też zaznacza na zielono. Sprzątanie biur Wrocław, o, zaczynają się konkretne usługi, to już firma sprzątająca, czy usługi sprzątające są bardzo ogólne. Sprzątanie biur, no to już jest konkretna usługa, zaznaczamy na zielono. Mycie okien cennik. O, i podobnie. Samo mycie okien, tak jak już mówiłem, to może być takie w między, między, ale mycie okien cennik to już jest zdecydowanie hasło, które świadczy o tym, że ktoś szuka usługi. No bo skoro, skoro szuka cennika, no to, to szuka usługi. Firma sprzątająca Wrocław, to mieliśmy już wyżej. Pani sprzątająca. No tu pytanie, no bo jeżeli ktoś szuka pani sprzątającej, no to to mi się kojarzy z takim kimś, kto właśnie szuka konkretnie jednej gdzieś tam zaufanej pani sprzątającej, a niekoniecznie dużej firmy. Zaznaczę to na żółto, jako coś, co można by przetestować. Zobaczyć, czy ktoś, kto szuka pani sprzątającej, kiedy trafi na naszą stronę, to czy będzie się chciał z nami kontaktować. To wyjdzie nam w trakcie, jeżeli już taką kampanię uruchomimy. Firmy sprzątające, to już mieliśmy. Pani sprzątające, sprzątanie mieszkań. To bym też zaznaczył tak na żółto, powiedzmy, że na zielono, bo to jest OK. Uważałbym na sprzątanie mieszkania. Gdyby to było sprzątanie mieszkania, to miałbym takie, no to już może być ktoś, kto szuka na przykład artykułów do sprzątania mieszkania, w sensie konkretnych jakichś tam, nie wiem, kosmetyków, narzędzi. Sprzątanie mieszkań to już faktycznie może brzmi jak usługa. Także zaznaczę to na zielono. Pani sprzątająca, ozonowanie pomieszczeń to już mieliśmy wyżej, także tego już drugi raz nie będę zaznaczał. Gdzie to uciekło? Usługi sprzątania, jak najbardziej zielone. A jak wszystkie hasła, które nam świadczą, że szuka, czy ktoś szuka oferty firmy, usługi, firma, cennik, to jest dla nas jak najbardziej ok. Sprzątanie mieszkań Warszawa, to już mieliśmy chyba wyżej, ale zaznaczę też, mieliśmy chyba sprzątanie Warszawa, tak. Firma sprzątająca Warszawa. No, mieliśmy dla Wrocławia, więc już nie będę go drugi raz zaznaczał, sprzątanie Kraków, posprzątam. Hmm. To brzmi albo jak jakieś takie losowe hasło, które gdzieś się tutaj napotoczyło albo jak nazwa konkurencji, coś wiecie, jakieś tam posprzątam, kom.pl, coś takiego, ktoś sobie tak może nazwał firmę sprzątającą. Zaznaczę to na żółto, dlatego że możemy rozważyć chęć reklamowania się na nazwy firm konkurencji. Część osób tak robi, wychodzi z założenia, no, że skoro ktoś szuka konkurencji, no to ma faktycznie potrzebę, no chce znaleźć firmę sprzątającą, tak? Chce skorzystać z takich usług, no i można próbować takiego, takiego, takiego klienta w ostatniej chwili podkać do siebie. Czasem to działa, czasem to nie działa, do przetestowania. Sprzątanie biur Warszawa, praca, aktualne oferty pracy. Super hasło do wykluczenia. Praca, oferty pracy, to nie na to się nie chcemy wyświetlać, no bo to są, to, to jest ktoś po drugiej stronie zupełnie naszego, naszej firmy, czyli nie klient, a osoba, która obsługuje tego klienta. Sprzątanie mieszkań Warszawa, firma sprzątająca Kraków, sprzątanie mieszkań prywatnie. To bym wykluczył prawdopodobnie, Sprzątanie mieszkań prywatnie, to brzmi jakby ktoś właśnie szukał prywatnej osoby, takiej jednej konkretnej osoby, a nie firmy, która się będzie tym zajmowała, jakby prywatnie. No. Chyba mi to nie pasuje. Ewentualnie można to zaznaczyć na żółto do przetestowania, ale, ale mam wrażenie, że to tej osobie, która szuka sprzątanie mieszkań prywatnie, to to jest, że chodzi nie o firmę, a o bezpośrednio jakąś osobę. Praca Warszawa od zaraz to tą pracę już mieliśmy wyżej. Nie będę zaznaczał jeszcze raz tej pracy, no bo ta praca się będzie tutaj. A praca sprzątanie Katowice. To się będzie przewidzieć. więc nie będę tego zaznaczał. Sprzątanie po remoncie i po remontach. Super rzecz. Jeżeli to robimy, jeżeli to nas interesuje, to jak najbardziej jest to dla nas fajne słowo kluczowe i to jest właśnie coś, o czym mówiłem, czyli mi by w życiu do głowy nie przyszło do, y, z góry, że mogę się na takie hasła reklamować. To znaczy, ja też nie, nie pracuję w branży, więc być może ktoś, kto pracuje w branży sprzątania, to wie, że taka usługa jest popularna, y, ale y, ja bym w życiu z góry nie, nie założył, że takie hasło może się pojawić. Więc jak najbardziej ok. Pytanie, prawdopodobnie sprzątanie po remoncie to jest jednorazowa akcja, o ile nie jest to jakaś ekipa wykończenowa, która szuka firmy sprzątającej, żeby się z nią w Taką stałą współpracę wejść. Jeżeli to jest jakaś jedna osoba, jakby prywatna osoba, ktoś, nie wiem, sobie wyremontował dom i szuka kogoś, kto posprząta, no to to jest raczej jednorazowa akcja. To już raczej pytanie do nas biznesowe, czy my faktycznie chcemy takich pojedynczych, jednorazowych klientów pozyskiwać. No, ale to już jest pytanie biznesowe, a nie do analizy słów kluczowych. Dla nas jak najbardziej jest to super słowo kluczowe. Sprzątanie biur mieliśmy już wyżej, ale zaznaczę jeszcze raz. Sprzątanie biur, sprzątanie biura. Firmy sprzątające, ile kosztuje sprzątanie mieszkania? Fajne słowo, ile kosztuje sprzątanie mieszkania, tak? Czyli też to już nam sugeruje, że, że ktoś szuka usługi, tak? Interesuje go koszt. Natomiast, no już widzimy, któryś raz się pojawia ten, ten, no, sprzątanie mieszkań cennik, to pytanie o ceny. To jest y, fajne, już ja już w sobie mentalnie robię notkę, że prawdopodobnie będę chciał rozdzielić te kampanie na te, które szukają konkretnie usługi, czyli sprzątanie mieszkań, na przykład Wrocław. Od tych, które szukają cennika, czyli sprzątanie mieszkań, cennik, ile kosztuje sprzątanie mieszkania, sprzątanie mieszkań, cena, bo to jest zupełnie inna grupa odbiorców. Jeżeli ktoś szuka właśnie cennika, czy ile to kosztuje, to on mentalnie jeszcze jest w, w takim momencie, że on sobie przegląda, porównuje, patrzy, o tu kosztuje tyle, tu kosztuje tyle. To nie jest jeszcze moment, w którym on wyciąga telefon, dzwoni i się umawia na usługę, tak? Więc on jest jak najbardziej kimś, kto jest zainteresowany usługą, tylko tutaj chciałbym go wydzielić na bok i obserwować osobno, tak? Czyli chciałbym mieć dwie kampanie. Podział tutaj, rozdzielić osoby, które szukają bezpośrednio szukanie szukanie, sprzątania mieszkań Wrocław i sprzątanie mieszkań cennik. Może się okazać, że statystyki dla tych obu kampanii będą takie same i po prostu nie ma różnicy. Może się okazać, że któraś z nich działa lepiej. Jak myć okna? Świetne słowo do wykluczenia i tak naprawdę nie wykluczyłbym jak myć okno, tylko wykluczyłbym nawet ten pojedynczy wyraz jak. Bo jeżeli ktoś szuka hasła jak coś tam zrobić, czy jak coś tam działa, to jego nie interesuje usługa, on chce znaleźć odpowiedź na pytanie, on chce zaspokoić ciekawość, chce znaleźć filmik na YouTubie, który pokaże, jak to robić, chce znaleźć artykuł, który to rozpisze, to on nie szuka usługi, więc cokolwiek on nie szuka, które, jeżeli to hasło zawiera słowo jak, no to on szuka odpowiedzi tak. Nowe oferty pracy, no to te oferty pracy już wykluczaliśmy, sprzątanie biur Wrocław dziś, dziś. Ciekawe. W sensie to słówko, słówko dziś. Bo... <laughs> sprzątanie mieszka. Sprzątanie biur Wrocław, dziś. Tak, jakby to. To w pierwszej chwili wygląda, jakby ktoś szukał bardzo pilnej usługi, tak? Jakby sprzątanie biura na dzisiaj, ale. Wow, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś bardzo pilnie potrzebuje posprzątać biuro na dzisiaj, więc i, i, i wtedy to nie byłoby aż tak popularne hasło 720, jak sprzątanie mieszkańcennik. Nie? więc wydaje mi się, że to może być hasło, jak, nazwa jakiejś konkurencji, tak, Wrocław dziś, czy, czy sprzątanie dziś, coś takiego, ktoś mógł tak nazwać firmę i dlatego to się takie coś wyświetliło, a Zaznaczy to da to do dalszej weryfikacji możemy sobie wpisać to w Google, zobaczyć, co wyskoczy i będziemy mieli jasność, czy to jest jakaś firma, czy to jest. Nie wiem, nie wiem, co to może być. Ile kosztuje sprzątanie mieszkania? Tak, to już mieliśmy wyżej. Ozonowanie mieszkań, sprzątanie mieszkań. Wrocław, Kraków, jak wycenić usługę sprzątania super hasło do wykluczenia. Bo jeżeli ktoś się zastanawia, jak wycenić usługę sprzątania, to jest to prawdopodobnie osoba sprzątająca, czy firma sprzątająca, która się zastanawia, jak to jak jaki ustalić sobie cennik. Sprzątanie mieszkań, cena za godzinę. A to też fajne słowo do, do tych zapytań o cenę. Czym myć okna? To bardzo podobnie jak do tego, jak myć okna. Tak samo jak ktoś się pyta, czym, no to szuka informacji, szuka odpowiedzi na pytanie, tak? I to może być potencjalnie... Gdzieś tam w jakimś przypadku nasz klient, ale w tym momencie on, on nie szuka usługi, on szuka odpowiedzi na pytanie. Eee, sprzątanie mieszkań, praca, sprzątanie, ratatata. impel, firma sprzątająca. No to zaznaczę na żółto jako konkurencja. Eee, ile kosztuje godzina sprzątania? Grafik sprzątania, to bym dał na czerwono jako wykluczenie, bo to brzmi jakby ktoś chciał prawdopodobnie znaleźć jakiś grafik, nie wiem, kiedy zamiatają mu ulicę na osiedlu, coś takiego, grafik sprzątania. To nie, to nie jest zapytanie o usługę. Jak mieć okna bez smug? No to jest podobnie, jak już mieliśmy wyżej. Jedna osobowa firma sprzątania zarobki. O, zarobki do wykluczenia. Tak, jeżeli ktoś szuka hasła zarobki, to go interesują po prostu, chce się dowiedzieć, ile może zarobić. Czyli to nie jest osoba szukająca naszej usługi. Sprzątanie OLX dałbym to na żółto, chociaż raczej w stronę czerwonego. To znaczy, jeżeli ktoś szuka OLX, Allegro, tych dużych serwisów, no to on, jakby jego intencją jest trafić na ten duży serwis i tam sobie przeglądać oferty. Dałem to na żółto właśnie żeby być konsekwentnym, tak jak z tą, z tą konkurencją. Tak? No zakładamy, że jeżeli ktoś szuka usług sprzątania na Elixie, no to, to ma potrzebę, żeby znaleźć usługi sprzątania. Obserwowałbym wyniki tutaj, czy, czy to, jak, to jak najbardziej jest słuszne rozumowanie, można to uruchomić i zobaczyć po prostu po czasie, czy to słowo kluczowe będzie nam przynosić klientów, czy nie. Ekipa sprzątająca, wow, super hasło. Tak? Wcześniej mieliśmy usługi sprzątające, praca firma sprzątająca. Nie pracę, tylko firma sprzątająca, to ja mam ekipę sprzątającą. To jest kolejne hasło, które miałbym właśnie. Nie, nie, nie przyszłoby mi do głowy, żeby tak nazwać, tak, tak wpisać, nie? Sprzątanie domów prywatnych. My chyba nie mieliśmy sprzątania domów wyżej, mieliśmy sprzątanie mieszkań. Więc ja sobie to też zaznaczę. Sprzątanie mieszkań, firmy sprzątające, sprzątanie mieszkania, mycie okien Bydgoszcz. O, fajnie. Mieliśmy mycie okien, ale nie mieliśmy mycia okien z nazwą miasta więc to już mamy od razu potwierdzenie, że tak, są, są osoby, które szukają na usługę mycia okien. To jest znowu pytanie, czy my świadczymy taką pojedynczą usługę mycia okien, no bo podejrzewam, że wysprzątanie całego mieszkania to jest dużo większy zarobek, dużo większe zlecenie niż samo umycie okien, ale to prawdopodobnie może być też jakiś, nie wiem, w jakichś biurowcach czy coś, więc no pytanie, czy my biznesowo chcemy takie hasła obsługiwać. Ekipa sprzątająca była wyżej, sprzątanie domu, mycie okien, ceny, mycie okien bez smug, o, to bym wykluczył, hasło bez smug bym wykluczył, bo jeżeli ktoś szuka mycie okien bez smug, no to, to raczej nie jest ktoś, kto szuka, wiecie, mycie okien bez smug Wrocław, to nie jest tak, że o, ja, ja ze wszystkich usług mycia okien, to ja sobie wybiorę to mycie okien, które będzie bez smug, no, no zakładamy, że jak ktoś przychodzi na mój mycie okna, no to zrobi to porządnie, nie? więc jeżeli ktoś szuka mycie okien bez smug, to, 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 to jest szuka, jak to zrobić, tak? Więc to bym to hasło bez smug, bym wy, wykluczył. Hmm, dobra. Ech. Ok, no tutaj mamy coraz mniej tych wyszukań, także pamiętajmy, że to jest 390 miesięcznie na całą Polskę. Jeżeli nas interesuje Wrocław, to to będzie, nie wiem, 10, może 15%. Wrocław jest dosyć dużym miastem, tutaj na Dolnym Śląsku jest dużo tych wyszukiwań, ale no to, to, to będzie jakiś ułamek, tej dużej, kwoty, tej dużej liczby, więc wchodzimy już w drobnicę, To nie znaczy, że tą drobnicę można pominąć. Natomiast no uczulam, żeby też nie robić tutaj. Robiąc aptekarską robotę, możemy po prostu narobić się, a to niekoniecznie nam przyniesie efekt. Więc ja teraz na potrzeby filmiku się tutaj zatrzymam. Prawdopodobnie na potrzeby klienta doszedłbym do poziomu 50-100, może wyszukań miesięcznie. A tak, czyli, no to jadąc dalej. Jeszcze trochę tych, kilkasetek tych haseł bym przyglądał, ale na potrzeby filmiku tu się zatrzymam, tylko na szybko jeszcze przejrzę po prostu tutaj, czy coś mi nie wpadnie w oko, takiego, co mnie od razu się rzuci w oczy. Profesjonalne czyszczenie w wykładzie, jeżeli tego nie robimy, to jest do wykluczenia. Sprzątanie po remoncie domów, mieszkań, serwis sprzątający, brzmi OK chociaż serwis sprzątający, hmm. nie wiem, czemu mi się to skojarzyło z hotelem, że tam są tam serwis pokoju, room service, do sprawdzenia ryba serwis sprzątający, czy to na pewno jest usługa sprzątania. Osoba do sprzątania znowu, jeżeli, jeżeli jesteśmy małą firmą i faktycznie mamy takie pojedyncze osoby do sprzątania, można to dodać. Jeżeli jesteśmy dużą firmą, no to raczej ktoś szuka tutaj um, pojedynczej osoby takiej bliskiej, zaufanej. Sprzątanie pracy, osoby mam Przez, pracę na to jest sprzątania. Mm -hmm. Sługi sprzątanie, sprzątanie poza nią, sprzątanie mieszkań zaniedbanych. Fajne hasło, ciekawe hasło. O pytanie, co to znaczy zaniedbanych? No, tak mi się skojarzyło, że ktoś, nie wiem, dostaje mieszkanie, które tam bardzo długo stało puste, albo nie wiem, dostaje mieszkanie po jakiejś babci cioci, które jest zagracone starymi meblami i trzeba to teraz uprzątnąć. No, miejmy na uwadze, że takie uprzątanie zaniedbanego mieszkania to pewnie będzie jednorazowa robota, ale jeżeli chcemy coś takiego robić, to jest jak najbardziej dobre hasło. Jak samo o jednorazowe sprzątanie mieszkania. No, pytanie, czy nas interesują takie jednorazowe strzały? Profesjonalne sprzątanie zasady. U, profesjonalne sprzątanie zasady. Słówko zasady jest na pewno do wykluczenia, bo to ktoś szuka jakiegoś regulaminu, jakiejś umowy, coś takiego, ale profesjonalne sprzątanie mi się podoba. Tak? Jeżeli ktoś szuka profesjonalne sprzątanie, no to jest takie szuka usługi, nie? Dobra, usługi porządkowe to raczej brzmi jak takie to jest do sprawdzenia, co, co się pojawia na takie hasło. Bo to mi się kojarzy bardziej z takim sprzątaniem miasta, wiecie, jakieś zamiatanie ulic i i, 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 i że przyjeżdża taki, wiecie, ta nie śmieciarka, tylko taka co przejeżdża i. i, i... Wciąga brud z ulicy i tak dalej. To nie do końca jestem pewien, że to jest na faktycznie dla firmy sprzątającej takiej, która sprząta biura i mieszkania. A to jest do sprawdzenia, co tam się pojawia. Być może to jest dobre hasło. Logo firmy sprzątającej. To jest w ogóle ciekawe, że ktoś szuka logo firm sprzątających. To na pewno jest do wykluczenia. Bo jeżeli ktoś szuka logo firmy sprzątającej, to prawdopodobnie taką firmę prowadzi i chce sobie logo jakieś stworzyć. Dobra. Ale ciekawe, że ktoś takie coś szuka. Plan sprzątania domu. Plan jest do, do do usunięcia, bo to prawdopodobnie ktoś szuka jakieś listy, co ma w domu posprzątać, żeby o niczym nie zapomnieć, albo nie wiem, może coś spolokatorzy chcą się podzielić zadaniami. Hmm, nie wiem, pranie wykładzin, no to to jest do wykluczenia, jeżeli tego nie robimy. Czyszczenie wykładzin, tak samo. Dezynfekcja mieszkań, to jest zupełnie inna usługa. Sprzątanie domów prywatnych. Brzmi ok. Przetarg na sprzątanie, to jest ciekawe, chociaż to prawdopodobnie firmy sprzątające szukają przetargów, bo na przykład jakiś obiekt publiczny, miasto, szpital szuka firmy sprzątającej przez przetarg, czyli przetargi nas nie interesują, to znaczy my nie chcemy się pokazywać, kiedy ktoś szuka przetargu. Eee, dobra, 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 jak dobrze umyć okna, ok, jak posprzątać dom, eliks, biur, zonowanie. Sprzątanie, sprzątanie, sprzątanie biurowców, Wrocław to sobie też zaznaczę, bo chyba biurowców nie mieliśmy, apartamentów. O, fajne hasła tutaj są, pobudowlane. Po remontach już też mieliśmy, ale też zaznaczę jeszcze raz. O, jest, mamy to profesjonalne sprzątanie. Jest. Ehm. O, no, to bym wykluczył sprzęt, tak? Czyli jeżeli ktoś szuka sprzętu, jeżeli ktoś szuka jakichś narzędzi, środków, to wszystkie hasła będziemy chcieli powykluczać. Dobra, tu już dojechaliśmy faktycznie do setki, także ja nie będę tutaj dalej zaglądał, bo to można kilka godzin spędzić nad tym. To, co sobie teraz zrobimy, mamy pewne hasła wybrane, to, co sobie teraz zrobimy to spróbujemy sobie je właśnie przyporządkować do kampanii. Tak, widzieliśmy już po drodze kilka takich powtarzających się schematów. Tak? są ludzie, którzy szukają ceny, cennika, kosztu. Są ludzie, którzy szukają z lokalizacją. Tam Warszawa, Wrocław się przewijały. Mamy konkretne usługi, jak sprzątanie biura, sprzątanie domu, mycie okien, coś tam jeszcze było. Mamy kilka sposobów, na które ludzie nazywają naszą firmę w takim ogólnym znaczeniu, czyli firma sprzątająca, ekipa sprzątająca, usługi sprzątania. I teraz spróbujemy sobie to porozdzielać, zaplanować strukturę konta, jak to poprzyporządkowywać do różnych kampanii. Więc to, co ja teraz zrobię, to ja sobie zrobię filtry tekstu, filtry koloru i wybiorę sobie zielony kolor, bo to są nasze te wybrane słowa kluczowe. No i mamy ich tutaj całe 26, ale to nam wystarczy. Średnia liczba miesięcznych wyszukiwań mnie w tym momencie nie interesuje, bo nawet jeżeli, ona jest, jeżeli się okaże, że ona jest mała i moje słowo kluczowe się nie uruchomi, to, to mnie to nic nie kosztuje. Po prostu ono będzie sobie tam leżeć nieużywane i tyle, i, 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 i nic mnie absolutnie to nie kosztuje. Natomiast ja chcę uniknąć sytuacji, kiedy ja pomijam jakieś słowo kluczowe, bo stwierdziłem, a dam 140 miesięcznie, to mało. A grosz do grosza, faktycznie takie, takie drobne hasła można zebrać do kupy i one sumarycznie mogą dać dużo ruchu, więc to jest pierwszy powód, dlaczego mnie to nie interesuje, a drugi powód dlatego, że to są bardzo zgrubne wartości i to, że sprzątanie biurowców w Wrocław tu jest 140, może się okazać, że ja wrzucę to słowo kluczowe i ono będzie miało 10 miesięcznie, a może się okazać, że ono będzie miało 800 miesięcznie. Naprawdę to są bardzo, bardzo zgrubne warunki, szacunki i ja tu przeróżne liczby widzę, więc mnie interesują w tej chwili już te słowa kluczowe, które ja Faktycznie wybrałem z tego wszystkiego. Otwieram sobie nową zakładkę, żeby mieć porządek. Wklejam je sobie tutaj, usuwam to formatowanie, żeby one mi się już na zielono nie świeciły. To już mnie nie interesuje. I sobie jeszcze je posortuję od A do Z. Dobra. Um, ok. Hmm. Dobra, i w tym wypadku. Faktycznie, zrobimy sobie tak. Gdybym ja tutaj zbudował w tej chwili kampanię, to bym sobie zrobił tak. Wybrałbym sobie słowa kluczowe, które są rdzeniem. Czyli takim podstawowym słowem kluczowym, bez żadnych dodatków. Czyli to będzie tak. Tu ekipa sprzątająca to jest rdzeń. Firma sprzątająca Wrocław, to, to rdzeniem jest po prostu firma sprzątająca. No tu już nie będę tego drugi raz wpisywał. Sprząta Ile kosztuje sprzątanie mieszkania? No to tu będzie sprzątanie mieszkania. Jednorazowe sprzątanie mieszkania to będzie jednorazowe sprzątanie mieszkania. Mycie okien Bydgosz to będzie mycie okien. Mycie, okien cennik, to już nie będę dodawał. Profesjonalne sprzątanie. Sprzątanie apartamentów. Sprzątanie biur Wrocław, to tu będzie sprzątanie biur. Sprzątanie domów. Sprzątanie po remontach. Sprzątanie biur. Sprzątanie biurowców, tylko tutaj bez Wrocław. Sprzątanie domów prywatnych, sprzątanie mieszkań, cena za godzinę, cennik Warszawa, zaniedbanych. Oto z tym zaniedbanych to dodam osobno. Sprzątanie po remoncie, po remontach. Te po remoncie, po remontach, tu mieliśmy też o sprzątanie po remontach to praktycznie jest duplikat, więc to usunę w ogóle, bo to już mamy niżej. Sprzątanie pobudowlane to jest to samo, co praktycznie po remoncie, więc de facto już wiem, że te, te trzy trafią do, jedy, do jednej grupy reklam, czyli będzie grupa reklam taka poremontowa, która ma te trzy. W sobie, sprzątanie Wrocław, sprzątanie Warszawa, czyli sprzątanie i usługi sprzątania. Dobra, to mam rdzenie moich słów kluczowych, tak? I teraz do tych rdzeni widziałem, że mogę pododawać modyfikator taki w postaci miasta, Wrocław, tak, zakładam, że robimy to dla Wrocławia, dla firmy sprzątającej z Wrocławia, więc dodam tylko Wrocław, ale możemy też dodać ten modyfikator cena, cennik, koszt, ile kosztuje, stawka itd. E, oczywiście, jeżeli firma działa na większym obszarze, to, to możemy tych miast dodać więcej i sugerowałbym dodać tych haseł z, z miastami jak najwięcej, e, Natomiast, no tutaj, na potrzeby filmiku, nie jesteśmy w stanie, nie wiem, zrobić tego dla 15 miast. Zrobimy dla jednego Wrocławia, żebyście poznali w ogóle zasady. tak? Eee, tu zrobimy sobie rdzeń plus Wrocław, a tu sobie zrobimy rdzeń plus cennik. Czyli robię sobie tak, ekipa sprzątająca i chcę do, tej, do niej dopisać Wrocław. Czyli zrobię tak, w Excelu w formule robię. And otwieram cudzysłów spacja, Wrocław, zamykam cudzysłów, Enter. I Excel mi połączył mój rdzeń ze słowem Wrocław. I robię sobie tak dla wszystkich innych haseł. Tak? Muszę tutaj uważać, bo niektóre są puste, więc mi doda po prostu sam Wrocław. Ale po powstały mi z tego słowa kluczowe, na przykład jednorazowe sprzątanie mieszkania Wrocław. Sprzątanie mieszkania Wrocław, mycie okien Wrocław itd. itd bo ja już wiem, że tu będę chciał mieć trzy różne kampanie, tak? Kampania z samymi rdzeniami, kampania kierowana na, na, na te słowa, które zawierają Wrocław i kampania na te zapytania, które są o cenę, czyli robimy to samo, co mieliśmy obok, czyli to się równa. Ta komórka, end, cudzysłów, spacja, cennik, cudzysłów, enter. I mamy ekipa sprzątająca cennik i tak dalej wszystko i też muszę pousuwać tam, gdzie mi skoczył sam cennik, bo mamy luki. Dobra, i mamy tak, ekipa sprzątająca cennik, firma sprzątająca cennik. Mogły nam tu powstać jakieś takie długie potworki, które się nie uruchomią, na przykład sprzątanie mieszkań zaniedbanych cennik, tak? Samo hasło sprzątanie mieszkań zaniedbanych było już bardzo rzadkie, więc prawdopodobnie sprzątanie mieszkań zaniedbanych cennik to nie będzie miało wyświetleń. Ale na tym etapie mnie to nie interesuje, bo ja już sobie zaczynam budować kampanię i ja chcę uruchomić kampanię. I jeżeli to słowo kluczowe nie będzie miało, jakby ono nie będzie wyszukiwane, to ono się po prostu nie uruchomi. Ono mnie nic nie będzie kosztować. Ono sobie będzie tam wisieć, mieć zero wyświetleń, jakiś tam komunikat, że brakuje, że, że jest za mało wyświetleń, żeby ono się uruchomiło, i tyle. Natomiast w ten sposób ja jestem w stanie sobie zbudować na podstawie właśnie tych trendów. Zauważcie, że tutaj znaleźliśmy 20, tam chyba kilka, zaznaczyliśmy 20 kilka słów kluczowych, a tutaj zbudowaliśmy sobie z tego już 57. Tak? Gdybyśmy mieli, gdyby nas interesowało więcej miast wokół Wrocławia, gdzieś tam, nie wiem, jakaś legnica, Piawor, Świdnica Wałbrzych i tak dalej, bo działamy na przykład w całym województwie, to możemy tutaj dla każdego miasta zrobić sobie osobną. Osobną kolumnę. Dobra, ja sobie teraz to wezmę. Wkleję sobie to tutaj, tylko muszę to zrobić tak. Wklej jako wartości, a nie jako. A nie jako. Mm, formuły, bo wkleiłyby mi się formuły i by nie zadziałały. I teraz tak. To już sobie nazwę. Teraz chcę to mieć wszystko w jednej kolumnie, więc sobie to wytnę Ctrl X i Ctrl V tutaj. I to sobie wytnę Ctrl X i Ctrl V tutaj. Te nagłówki sobie usunę. Tu sobie wpiszę słowo kluczowe, a tu sobie wpiszę kampania. I teraz tak. Pousuwałbym te wolne miejsca. Ale, dobra, zaraz to zrobię. Kiedyś był chyba jakiś skrót na to, kiedyś go widziałem, ale już nie pamiętam, więc... A, a, a. Usuń. Jak znacie skrót na usunięcie tych wszystkich pustych wierszy, to bardzo chętnie w komentarzach <głos》> go przeczytam, bo zaoszczędziłbym mi w tej chwili minutkę albo dwie. Dobra, kampania. To teraz tak. Wiem, że chcę stworzyć trzy kampanie w tej chwili na moim koncie, więc tak, to pier tą pierwszą kampanię nazwałbym um, po prostu sprzątanie, mieśnik ogólne, pisałbym tu sobie na przykład tekstowa, jako oznaczenie, że to jest kampania tekstowa i ja lubię sobie na koniec jeszcze dodać datę, kiedy ja tą kampanię stworzyłem, żeby potem mieć rozróżnienie, dzisiaj jest 13 kwietnia, e żeby mieć potem rozróżnienie, która kampania kiedy powstała. Tak? Więc to były te wszystkie słowa przypisane do tej kampanii ogólnej. Tutaj mamy, dodamy sobie sprzątanie Wrocław. No i do tej ostatniej kampanii będziemy mieli analogicznie, tylko zamiast Wrocław będzie cennik. Dobra. I teraz tak, oczywiście, gdybyśmy miał więcej miast, to tutaj byłoby więcej byłaby kolejna kampania na sprzątanie, na przykład Legnica. Tutaj się ograniczyłem do samego cennika, ale to samo chciałbym zrobić z, z ceną na przykład, albo z kosztem. Czyli mogę zrobić już w zasadzie nawet tutaj zrobić Ctrl C, Ctrl V, wkleić sobie to i Ctrl H, zamienić cennik na koszt. To już jest Dużo zabawy formułami w Excelu, ale jak kliknę zamień wszystko to stworzyłem sobie kolejną listę zawierającą te słowa kluczowe, gdzie mam ekipa sprzątająca koszt, mycie okien koszt i tak dalej. I to nam się powinno obsłużyć, te wszystkie hasła związane z ile kosztuje, jaki jest koszt i tak dalej. Ale to, co chcę teraz zrobić, to chcę jeszcze przyporządkować je do grup reklam. Tak, no bo w, mamy słowa kluczowe, mamy kampanię, ale teraz, żeby słowa kluczowe się dodaje do grup reklam, a grupy reklam są w kampanii. Więc jakby blokuje nam tutaj jeszcze jednego poziomu. I teraz są różne szkoły. Ja bardzo lubię jedno słowo kluczowe przyporządkować do jednej grupy reklam. No chyba, że mamy takie, tak, takie coś, jak mamy po remoncie, po remontach, po remontowe, pobudowlane, no to są bardzo zbliżone, to wtedy można do jednej grupy reklam. Ale są też osoby, które uważają, że um, się tworzą takie grupy reklam, które są zbliżone znaczeniem, czyli słowo kluczowe brzmi troszeczkę inaczej, ale tak naprawdę osoba szuka tego samego, tej samej rzeczy, tej samej usługi, więc na przykład ekipa sprzątająca, firma sprzątająca, czy usługi sprzątające będą wtedy w tej samej grupie reklam. No i powiedzmy, że zróbmy taki bardziej ogólny podział, tak? Czyli weźmy sobie grupę reklam, nazwijmy firma sprzątająca i do tej grupy reklam dodamy sobie ekipa sprzątająca, usługi sprzątające usługi sprzątania sprzątanie jednorazowe sprzątanie mieszkania sprzątanie mieszkania dobra zrobimy sobie grupę kolejną sprzątanie mieszkania i tu będziemy mieć tak sprzątanie mieszkania jednorazowe sprzątanie mieszkania sprzątanie mieszkań mieszkań zaniedbanych okej okay. Sprzątanie po remoncie to też będziemy mieli te trzy. Sprzątanie domów i tutaj jest domów prywatnych. Sprzątanie biur i biurowców też możemy wrzucić do jednej. O, to już widzę, że mamy duplikat. Ten duplikat tam się będzie pojawiał też dalej. Dobra, tego ja może nie będę usuwał, tylko go po prostu dodam tak. Ale piemy w pamięci, że tutaj jest duplikat: sprzątanie biur i sprzątanie biura. I sprzątanie apartamentów. To powiedzmy, że sprzątanie apartamentów to jest to samo, co sprzątanie mieszkania. Profesjonalne sprzątanie, no to jest. Jak to będzie firma sprzątająca, tak? No i mycie okien, no to jest osobna grupa reklam. I teraz, jeżeli chodzi o to, że mamy mycie okien Wrocław, to jak najbardziej to hasło mnie interesuje. Ale jeżeli mamy tą kampanię ogólną z samymi tymi rdzeniami, no to mycie okien to właśnie jest to hasło, które było tak na żółto, że ono właśnie. Mm, to może być ktoś, kto szuka informacji. Tak Tak samo sprzątanie, to jest bardzo ogólne hazło. Sprzątanie, to, to bym definitywnie stąd wykluczył. Więc w tej wyjątkowo w tej kampanii ogólnej tych dwóch słów kluczowych chcieć, nie, nie chcemy mieć. W kampanii na Wrocław, mycie okien Wrocław i sprzątanie Wrocław, jak najbardziej ok, no bo tutaj już mamy ten modyfikator Wrocław, czy dalej mycie okien cennik, sprzątanie cennik, to też nam już sugeruje, że ktoś szuka usługi, a nie filmika na YouTubie. Więc taki bym podział proponował. Wyjątkowo w tej jednej kampanii ja bym te dwie, te, te dwie grupy reklam wykluczył, usunął i w ogóle nie dodawał, ale ja sobie tutaj jeszcze po. Przekopiuję to i teraz tak. Sprzątanie cennik. Okej. Okay. Spój sp patrząc na to w ten sposób, to bym raczej tutaj nie tworzył osobnej kampanii na koszt, czyli wszystkie te hasła związane koszt, cena, cennik, wycena, dodałbym do jednej kampanii. Czyli teraz, jak mamy grupę, kampanię sprzątanie cennik i ta w tej kampanii grupa reklam firma sprzątająca, no to wszystkie te hasła by wylądowały w jednej grupie reklam. Czyli tak, sprzątanie cennik, ekipa sprzątająca koszt, profesjonalne sprzątanie koszt, tam wyżej też mamy usługi, ekipa sprzątająca cennik, tak? To są wszystko te takie właśnie z cennikiem. To by wylądowało w jednej grupie reklam, tak? Tak samo o sprzątanie mieszkań. Sprzątanie mieszkań cennik, sprzątanie mieszkań zaniedbanych cennik, sprzątanie mieszkań koszt, sprzątanie mieszkań zaniedbanych koszt. To samo sprzątanie po remoncie, po remontach koszt, sprzątanie po remoncie cennik. One lądują w jednej grupie reklam. No i dobra. I myślę, że tutaj możemy się zatrzymać, tak? To jest. Taki podział, który stworzyliśmy na podstawie tych danych, które zobaczyliśmy w naszych szacunkach z, z narzędzia. No i na tej podstawie mamy wstępną listę słów kluczowych przyporządkowanych do grup reklam i do kampanii. Mamy podział na kampanię ogólną z samymi rdzeniami, mamy podział na kampanię z nazwą miasta, czyli tutaj w tym przypadku Wrocław, i mamy podział na kampanię, gdzie ktoś szuka cennika. Jesteśmy w stanie sobie obserwować, że to są trzy kampanie, które zawierają praktycznie te same słowa kluczowe, tylko z tym modyfikatorem Wrocław i modyfikatorem tam cena, cennik, koszt, a ich wyniki będą zupełnie różne. I tak samo wyniki będą zupełnie różne, jak już sobie wejdziemy w konkretną kampanię i porównamy sobie na przykład sprzątanie biur i sprzątanie mieszkań. Będą zupełnie różne wyniki, będą jedna będzie bardziej popularna, druga mniej, tu będzie stawka wyższa, tu będzie mniej niższa, będą miały różne konwersje, a przy okazji możemy tych użytkowników kierować na różne strony docelowe, tak? Jeżeli mamy podzielone na Grupa reklam sprzątania mieszkania, no to jeżeli ktoś szuka tam sprzątania mieszkań, mieszkań zaniedbanych, tam apartamentów, to możemy go wysłać na stronę, o której mówimy, o tutaj sprzątamy mieszkania, tu jest cennik sprzątania mieszkania, a jeżeli ktoś szuka sprzątania biur, no to to jest już jakaś firma, to już biura są duże, często są biurowce, wielopiętrowe, to to, to jest zupełnie inna strona, inna oferta i tej osobie przedstawiamy zupełnie inną ofertę. I dzięki takiej analizie jesteśmy w stanie faktycznie zrobić sobie taki podział, który pozwoli nam dotrzeć do wielu osób na słowa kluczowe, które nam wcześniej nie przyszły do głowy, wykluczyć te hasła, które nas nie interesują, czyli no tutaj nie mówiłem o tych wykluczeniach, które jak sobie zrobiłem filtr według koloru, no to mamy te wszystkie hasła, które chcieliśmy wykluczyć, no i to pozwoli nam też zarządzać tą kampanią w czasie i na przykład po czasie stwierdzić, że nie, te, te osoby, które szukają cennika, ceny, to one, one, one tylko klikają w reklamę, ale do nas nie dzwonią, to my wyłączamy tą kampanię. Nie? E, dobra, tu się zatrzymam, jest już ponad 40 minut materiału, także bardzo dużo, ale bardzo dużo rzeczy dzisiaj też zrobiliśmy. E, mam nadzieję, że to było pomocne. E, na koniec dodam tylko. E, Podpowiedź, pod że dodawanie ręcznie tych, tych słów kluczowych, reklam i kampanii, jakby wgrywanie je na konto, jeżeli ktoś będzie chciał ręcznie faktycznie wejść tam przez przeglądarkę i klikać tam nowa kampania, nowa grupa reklam, to zajmie mu to pół dnia. Polecam, jeżeli mamy już tych słów kilkadziesiąt, około setki, skorzystać z narzędzia, które się nazywa edytor słów kluczowych. Edytor, przepraszam. Edytor Google Ads. Um. Edytor Google Ads, tak, jak sobie wpiszemy w Google, Edytor Google Ads to jest narzędzie od Google, które nam poz, możemy go pobrać i on jest takim właśnie narzędziem, które po prostu uruchamiamy, tak jak Excela i sobie klikamy tam właśnie nowa grupa reklamowa, możemy zrobić Ctrl C, kopiuj, wklej z Excela i, i tak naprawdę całą tą strukturę, którą tutaj przygotowaliśmy, możemy tak naprawdę wtedy sobie wziąć zrobić tak. Ctrl C, wkleić tam na, w edytorze i to zrobić dosłownie jednym kliknięciem. Także polecam zapoznać się z tym narzędziem, jeżeli go ktoś nie zna, a ja w tym miejscu się pożegnam. Dzięki za, za wysłuchanie, za obejrzenie filmiku i do następnego razu. Cześć!